52. sesji Rady Miasta i Gminy Wrocław. Witam Państwa radnych, Pana Burmistrza, pracowników urzędu. Witam Pana Bartosza Smerchałę z Wamą i przybyłych na dzisiejszą sesję gości. Stwierdzam, że na sali, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 14 radnych na 15. Wobec tego Rada jest uwagna do podejmowania prawomocnych decyzji. Porządek obrad Państwo Radni mają przed sobą. Pozwolę sobie odczytać porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 51. sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Punkt czwarty. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty. Informacja przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej. Punkt szósty. Nadanie odznaki pamiątkowej za zasługi dla miasta i gminy Dolsk dla pana Bartosza Smerchały. Punkt siódmy. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Punkt ósmy. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziewiąty. Wolne głosy i wnioski. Wręczenie podziękowań burmistrzowi i radnym w związku z zakończeniem siódmej kadencji rady. I punkt dziesiąty. Zakończenie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami za i jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad 51. sesji Rady Miasta Gminy Dolsk. Informuję, że protokół został sporządzony w terminie złożonym w Biurze Rady. Czy Państwo radni mają uwagi do protokołu z 51. sesji Rady Miasta Gminy Dolsk? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 51. sesji Rady Miasta Gminy Dolsk? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, panie burmistrzu, oddaję głos. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, drodzy państwo, jak zwykle w tym miejscu kilka spraw, które się zdarzyły między ostatnią sesją a dniem dzisiejszym. Chciałbym informować, że zakończyły się wszystkie prace związane z realizacją zadania pod nazwą poprawa krajobrazu gminy Dolsk poprzez nasadzenie drzewa oraz odnowę i renowację zbiornika wodnego i rowów melioracyjnych. Przeprowadzono renowację rowów w Dżonku, Księginkach i Nowieczku. Zakres prac polegał m.in. na wycięcie krzewów, wygłoszeniu porostów, wygrabieniu, rozmaleniu narów. Wykonano też pracę w celu przywrócenia funkcji stawu we Szczecinie oraz nasadzono przydrożne drzewa Dolsk poprzez listów brozowych. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo inżynieryjne budowlane z Pogorzeli. Całkowity koszt zadania wyniósł 61 439,27 zł, a kwota pomocy przyznana dla tej operacji wynosiła 39 093 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania. Środki te zostały uzyskane z programu rozwoju obszarów wiejskich za pośrednictwem lokalnej grupy działania Gminy Wielkopolska w ramach działania wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER. W dniu 29 października nastąpiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugie półrocze 2018 roku dla producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot w drugim terminie. Wydano ogółem 197 decyzji na łączną kwotę 174 462,57 zł. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących własność gminy położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk nad Jeziorem Wielkim odbędą się w dniu 12 listopada. I to mimo tego, jak się zachowa na przykład dzisiaj Sejm, zapowiadając dzień wolny dla pracowników. Te przetargi 12 tak i tak się odbędą. Chodzi o to, że procedura przetargowa ma swoje wymogi i tutaj wzruszenie tego terminu wiązało się bardzo wieloma niepotrzebnymi sprawami. Zdecydowanie łatwiej jest, gdy pracownicy w ewentualnym dniu wolnym przyjdą do pracy i odpowiednio zostaną zawiadomieni ci, którzy są zainteresowani przetargiem i po prostu na przetarg się odbyć. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił na wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania trzeciego
systemie jakości wolnych i środków spożywczych w poddziałach 3.1 wsparcia na przystępowaniu do systemu jakości objętego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów wartości. Termin składania wniosków od 27 listopada do 28 grudnia tego roku. Zakończyły się wybory do organów samorządowych w Dolsku. Po raz pierwszy miała miejsce druga tura wyborów burmistrza, w wyniku której nowym burmistrzem miasta i gminy Dolska wybrana pani burmistrza Barbara, zyskując 1295 głosów. Patrząc, przeliczając na procenty, to jest 54,66%. Frekwencja zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze była wysoka i wynosiła odpowiednio w pierwszej turze 56,42%, a w drugiej turze 51,37%. Wybrano 15 radnych, 9 osób po raz pierwszy zdobyło punkty mandatowego, a ta 6 radnych to kolejna kadencja w pracy w Radzie Miasta i Gminy. Jeżeli chodzi o ilość zdobytych głosów poparcia, wśród radnych to liderem jest pan Romuald Nawrot, który w okręgu wyborczym nr 3 w Polsce zdobył 143 głosy. Organizacja wyborów w zakresie przynależnym do urzędu przebiegała bez zarzutu. Według wstępnych informacji otrzymanych od komisarza wyborczego, pierwsza sesja nowej rady odbędzie się 21 listopada, w tym też dniu nastąpi zaprzysiężenie pani burmistrz. Chciałem Państwa poinformować, że w dniu 26 października przeszła na emeryturę pani Maria Surowiec, wieloletni pracownik naszego urzędu, a z dniem 5 listopada pracę na tym stanowisku, a więc na stanowisku do spraw ochrony środowiska i rolnictwa, podjęła pani Maria Wyrzykiewicz, która wygrała ogłoszony wcześniej konkurs. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości serdecznie zapraszam wszystkich Państwa radnych, gości na uroczystości z tym związane. Dzisiaj w tej sali o godzinie 18 miałbym warsztaty plastyczne, jak będziemy że 9 listopada na rynku będzie event pod tytułem Malowanie Barw Narodowych na rynku. O godzinie 17 w piątek na tej sali koncert pieśni patriotycznej. Również 10 listopada odbędzie się spektakl patriotyczny wykonany zespołu pieśni tańca losowiarskiej w Zapalickim Domu Kultury, serdecznie zapraszam. A 11 listopada w niedzielę o 10 zostanie odprawiona msza święta do ojczyzny w naszym kościele prawnym. Po mszy świętej w okolicy godziny 11:15 nastąpi przemarsz na rynek, gdzie złożymy kwiaty pod kaplicą pamiątkową oraz spróbujemy zintegrować mieszkańców wspólnie tańcząc polonezę. Mam nadzieję, że to będzie też bardzo ładny, taki miły polski akt. A o godzinie 13:30 wszystkich chętnych zapraszamy na otwarty indywidualny turniej strzelecki okołem burmistrza na strzelnicy Bractwa Korkowego. I odchody zakończą się 17 listopada stosownym turniejem rekreacyjnym, na którym został zorganizowany głównie dla seniorów, ale również dla wszystkich chętnych. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Druga część informacji dotyczy zarządzenia w sprawach finansowych. Proszę Państwa. Dwa zarządzenia. Są one wynikiem otrzymanych w tym czasie dotacji z wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego w związku z drugą turą wyborów, a także dokonano przesunięć w niektórych działach pomiędzy paragrafami ustawy. I tak, pierwsze zarządzenie miało miejsce 19 października. Jest to zarządzenie numer 63/18. Po stronie dochodów dokonano następujących zmian. W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody o kwotę 177 591 zł 82 groszy. W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zwiększono dochody o kwotę 33 200 zł. W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody o kwotę 2200 z tytułu jednej dotacji celowej, 16 011 zł z tytułu kolejnej dotacji celowej.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza również zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji celowych w następujących kwotach: 288 578 578 złotych oraz 12 092 złotych. Również dokonano zmniejszenia w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, dotyczy to podręczników, w kwocie 294 zł 97 groszy. Po stronie wydatków. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono planowane wydatki o kwotę 177 951 zł 82 groszy. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 23 389 zł i 8 groszy. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władz Państwowych, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. W tym dziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 33 200 oraz dokonano przesunięć między paragrafami w kwocie 434 zł. Groszy. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Tutaj nastąpiło przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 5500 zł. W dziale 758 Rozliczenia różne dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1150 zł. 801 Oświata i wychowanie. W tym dziale dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 99 064 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 294 zł 97 groszy. Dział 851 Ochrona zdrowia. W tym dziale dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 500 zł. Dział 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 18 011 zł. Oraz przesunięć pomiędzy paragrafami kwotę 1000 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5667 zł. 855 to jest dział rodzina, dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 468 870 zł. I w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przepraszam, dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 1501 zł. 52 groszy. W dniu 31 października zostało podjęte drugie zarządzenie nr 65 na 18 po stronie dochodów w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Tutaj zwiększono dochody o 22 862 tytułem otrzymania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Po stronie wydatków w dziale 750 Administracja Publiczna dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 3000 zł. W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 22 862 zł oraz przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 3698 zł 96 groszy. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami w kwocie 5500 zł. 801 Oświata i wychowanie dokonano przesunięć środków pomiędzy jednostkami o kwotę 3000 zł. 852 Dział to jest pomoc społeczna dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 3664 zł. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Tutaj dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 1000 zł. I ostatni dział 926 Kultura Fizyczna. Tutaj też dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 1000 zł. To by były wszystkie zmiany, które dokonano za dwoma zarządzeniami w okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacja Przewodniczącej Rady Działalności Międzysesyjnej. Sprawozdanie to w całości poświęcam omówieniu 7. kadencji Rady w latach 2014-2018. Pierwsza sesja obecnej kadencji odbyła się 27 listopada 2014 roku, a ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu dzisiejszym i jest 52. posiedzeniem. Rada uchwaliła 320 uchwał podczas tej kadencji.
Radni pracowali w czterech komisjach. Trzy komisje w trakcie kadencji zmieniły nazwy w związku z uchwaleniem przez Radę zmian w statucie gminy Tomska. Rada powołała komisję statutową, która obradowała w sumie 11 razy. Efektem pracy jest nowy statut, do którego wojewoda wielkopolski nie wniósł zastrzeżeń. Statut zacznie obowiązywać od nowej kadencji. Radni podczas tej kadencji składali do burmistrza wnioski i interpelacje, na które została udzielona pisemna odpowiedź. I tak, pani Jadwiga Wojnacka złożyła 2, pan Marek Jurga 2, Kaczmarek Jarosław 4, Mejza Krystian 12, Michałowski Andrzej 4, Niewrzędowska Aneta 3, Paweł Czygianina 13, Szczepania Hieroniów 2 i Woruch Jacek 1. Frekwencja na sesjach przedstawia się następująco. Podam nieobecności. Pani Jadwiga Wojnacka 4, pan Henryk Grycz był obecny na wszystkich. Pan Marek Jurga 2 nieobecności, pan Jarosław Kaczmarek obecny na wszystkich, pan Mejza Krystian 3 nieobecności, Michałowski Andrzej 5, Niewrzędowska Aneta 11, Paweł Czygianin obecna na wszystkich, Pieprzyk Lidia nieobecna na 14, Rafajczak Roman nieobecny na 1, Zenon Rusiak obecny na wszystkich, Rzepczyński Jan obecny na wszystkich, Szczepaniak Hieronim nieobecny na 2, Szermelek Wiesława nieobecna na 1 i Woroch Jacek nieobecny na 3. Łącznie nam daje to 46 nieobecności. Komisja rewizyjna odbyła 40 posiedzeń. Nieobecności na tej komisji są następujące. Roman Radajczak 1, Niewrzędowska Aneta 12. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych odbyła 43 posiedzenia. Zanotowano jedną nieobecność radnej Jadwigi Chojnackiej. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 41 posiedzeń. Nieobecności zanotowaliśmy przy panu Andrzeju Michałowskim 3, Pieprzyk Lidia 21, Rzepczyński Jan 1. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa odbyła 43 posiedzenia i odnotowane mamy 6 nieobecności radnego Krystiana Mejzy. Wspólne posiedzenie Komisji Stałej Rady odbyło się 29 posiedzeń i tutaj nieobecności mamy odnotowane przy następującej rady. Chojnacka Jadwiga 2, Kaczmarek Jarosław 1, Krystian Mejza 2, Michałowski Andrzej 4, Niewrzędowska Aneta 6, Pieprzyk Lidia 13, Roman Rajczak 3, Szczepaniak Hieronim 1, Szermelek Wiesława 1, Borowiec 1. Podsumowując obecność radnych całościowo, 3 radnych obecnych było na wszystkich posiedzeniach, czyli pan radny Henryk Grycz, Paweł Czygianina i Rusia Zen. Najwięcej nieobecności zaliczyli następujący radni. Pieprzyk Lidia 48, Niewrzędowska Aneta 29, Mejza Krystian 13, Michałowski Andrzej 12. Pozostali mieli od 1 do 7 nieobecności. W 7 kadencji Rady w 2 komisjach zmieniono radnych na stanowiska przewodniczących. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podczas trwania tej kadencji prowadziłam do porządku obrad sesji Rady punkt sprawozdania działalności międzysesyjnej przewodniczącej Rady. W ramach tego punktu radni są informowani o korespondencji, jaka wpływa do Biura Rady i Przewodniczącej oraz o podjętych działaniach w ramach uprawnień, jakie posiada Przewodniczący Rady. W 7 kadencji Rada zajmowała się rozpatrywaniem skarg, petycji, przesyłała dokumenty do prokuratury i do CBA. W kończącej się kadencji w Biurze Rady pracowało kolejno 3 pracowników urzędu. Byli to pani Stefania Gagat, przeszła na emeryturę, pani Magdalena Pawłowska zmieniła pracę i obecnie pracownikiem Biura Rady jest pani Agnieszka Wąt. Rada zostawia skończone i rozpatrzone sprawy, które wpłynęły do końca października 2018 roku. Pozostawiamy nowej Radzie pismo, które wpłynęło 2 listopada z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a dotyczy regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
Zostały zakwestionowane niektóre paragrafy i należy dokonać stosownej zmiany. Rada kończy pracę w wersji papierowej. Kolejna, ósma kadencja pracować będzie na tabletach. Ograniczenie do minimum, ograniczone zostanie do minimum korzystanie z dokumentów w wersji papierowej. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie tego podsumowania czteroletniej naszej pracy. Przechodzimy do punktu 6. Nadanie odznaki pamiątkowej za zasługi dla miasta i gminy Dolsk dla pana Bartosza Smetany. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie krótkiej jeszcze charakterystyki. Wynikającą z podjętej decyzji na poprzedniej sesji Rady Miasta i Gminy chciałbym z wielkim honorem i z wielką radością wręczyć panu Bartoszowi Smektała, mistrzowi świata na żużlu juniorów, oznakę pamiątkową za zasługi dla miasta i gminy Dolsk. Jest to najwyższe nasze oznaczenie przyznawane za wybitne osiągnięcia. Myślę, że zdobycie Mistrzostwa Świata na żużlu juniorów było oczywistym ukoronowaniem bardzo bogatej pańskiej kariery. Choć młodym wiekiem, to myślę, że tytuł od mistrza Polski poprzez mistrza Europy indywidualnie w drużynie było sporo. Na poprzedniej sesji to wszystko dokładnie było wyjaśnione i bez żadnych opuwać jednogłośnie ta oznaka została przyznana. Bardzo serdecznie proszę o przyjęcie tej oznaki. Samych sukcesów na kolejne lata. Wiem, że jesteś bardzo ambitnym młodym człowiekiem. Wiem, że będziemy się cieszyć kolejnymi twoimi sukcesami. Będziemy też kibicować rodzicom, żeby cię wspierali w tych twoich dalszych działaniach i życzymy wszystkiego najlepszego na kolejne lata w twojej pracy sportowej. Proszę bardzo. Chciałabym się zwrócić do mamy, taty dzisiaj nie ma tutaj z nami, na pani ręce. Chciałabym odczytać list gratulacyjny przygotowany przez radnych i pana burmistrza. Szanowni rodzice, państwo Małgorzata i Tomasz Smektała. Z wielką przyjemnością składamy na państwa ręce serdeczne gratulacje za trud i poświęcenie włożone w wychowanie syna. Zaangażowanie ukształtowało godną naśladowania sylwetkę sportowca, który swoją postawą zaimponował wielu kibicom. Dzięki zaletom swojego charakteru, ambicjom, sumienności, wytrwałości w dążeniu do celu osiągnął maksymalny sukces na miarę swojego wieku. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Bartoszowi motywacji do odnoszenia kolejnych sukcesów sportowych, a zwycięstwa staną się impulsem do jeszcze większej pracy. Bartkowi życzymy wytrwałości i szczęścia w pokonywaniu wszelkich przeszkód w realizacji własnych marzeń i ambicji. A Państwu dedykujemy łacińską maksymę. Po owocu poznaje się drzewo. I niech ona będzie dla Państwa wyrazem naszego uznania. Gdzie mieszkam, w jakiej gminie, także dziękuję jeszcze raz.
Szanowni Państwo, chciałam ogłosić 10-minutową przerwę. Wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelację radnej. Stwierdzam, że nie były złożone żadne interpelacje, wobec tego nie ma odpowiedzi. Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego punkt 9. Wolne głosy i wnioski. I w tym punkcie mamy przewidziane wręczenie podziękowań burmistrzowi i radnym w związku z zakończeniem 7. kadencji rady. Szanowni Państwo, proszę, ja bym chciała do tego coś dodać właśnie, co za chwilę będzie, co tak mocno mnie jakby tkwiło mi w głowie, że to dziś tak powinno się stać. Z ludźmi żegnać się tak, żeby się można w każdej chwili po tym przywitać. Myślę, że to bardzo dzisiaj do dzisiejszego dnia pasuje. Poproszę, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Poproszę, że Pana Burmistrza, a my już będziemy. Pani Jadwiga Ojna. Thank you.
ja jako działaczka i mieszkańca miasta Wrocław uczestniczyłam prawie nie na wszystkich sesjach, jak mogła. Naprawdę sądziłam, bardzo żeście mieli trudny plan, trudne zobowiązania, ale jakoś przy pomocy pana burmistrza i przewodniczącego rady, żeście nie wszystko, co było w mierze, zrealizowaliście, a to wszystko zależało od budżetu. I panie burmistrzu, życzę panu naprawdę zasłużony odpoczynek, bo naprawdę tyle kadencji pan przeszedł i naprawdę pan bardzo dużo do naszej gminy zrobił. I życzę panu jako mieszkanka Dolska wszystkiego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i działania społecznie na rzecz miasta Dolska. Dziękuję bardzo. Za pieniądze. O.
Wobec tego zamykam obrady ostatniej 52. sesji Rady Miasta i Gminy Dworsku. Dziękuję bardzo, że jestem do przybycia. Dziękuję bardzo.